Tato, tato, chcę Tarantino! Synku, mamy Tarantino w domu. Tarantino w domu. Tak, drodzy Państwo, jak po wstępniaku zdążyliście się zorientować, te porównania do kina Tarantino tutaj będą bardzo często się pojawiać. Ja sam y, może tak trochę zakulisowo powiem, że moim pomysłem zdecydowanie słabszym na wstęp było to, żeby <grym> powiedzieć, że to jest jeden z najtrudniejszych filmów jakie w każdym razie mi przyszło y, opowiadać, dyskutować w naszym podcaście, ponieważ no y, ja boję się, że moje tutaj myśli, moje spostrzeżenia w ogóle nie będą oryginalne, bo to jest aż tak y, oczywiste te porównania, że no że ciężko będzie trochę od tego odejść, ale myślę, że tak czy owak jakoś się do tego pochylimy. Ja też posłucham się tutaj pytaniem do ciebie, Dawid, do tej zakulisowej rozmowy, którą mi powiedziałeś, czy Twoim zdaniem "Kost" to jest taki film historyczny, na który zasługujemy i który właśnie, nie wiem, na lekcjach historii będzie pokazywany w szkołach i tak, dzieciaki film... będą na to chodzić. Film, na który nie zasługujemy, ale którego potrzebowaliśmy. Parafrazując z Rycerza, dokładnie. Ponieważ, no, te porównania do Tarantino, one czasami mogłyby być krzywdzące, powiedzmy, bo ten film, jakby stoi twardo na swoich nogach, żeby nie było. I też bardzo często w Polsce mówi się tak ambiwalentnie, że o tutaj chcieli Ameryczkę w Polsce zrobić i zrobili, i że to tak, że właśnie... Tak, chłopaki nie płaczą, to takie polskie Pulp Fiction, tak? No. Tak, tak, że właśnie, że jak ktoś się czymś w Polsce inspiruje, czymś amerykańskim czy w ogóle zagranicznym, to zwykle to słabo wychodzi. A Kos w mojej opinii wyszedł naprawdę świetnie, naprawdę bardzo dobrze i to, co czerpie z tego Tarantino, to są same dobre rzeczy i wykonuje je też po prostu w, w dobry sposób. Tak. E, chociaż wracając, chyba chłopaki nie płaczą, to bardziej taki Guy Ritchie, ale to już chyba nie mm. wiem. Może to jest aż zbyt detaliczne spojrzenie, ale... Jeszcze chciałbym szybko mm. dodać e, a propos tego Tarantino, że podłapali to też twórcy i dystrybutorzy, ponieważ oryginalny plakat filmu Kos jest trochę bardziej artystyczny, że tak, tam są tak. te e, sierpy chłopskie i tam są twarze, twarze bohaterów, natomiast ten plakat, który mogą państwo zobaczyć w kinach, tak mi się wydaje, przynajmniej mm -hmm. w Cinema City jest wyświetlany na, na takich telebimach i w innych kinach w Wrocławiu też, to jest plakat bardzo przypominający, w sensie no jeden, no to jest po prostu bardzo klasyczny plakat, więc też nie doszukujmy Taki się bardzo na bardzo westernowy. Przede tak, wszystkim. przypominający trochę Django, albo też bankartów wojny, no czyli postaci jakby stojące na wprost, gdzieś tam celujące z broni i czerwona szrama na samym środku, bo mm -hmm. gdzieś tam film jest trochę krwawy, aczkolwiek nie bardzo. Myślałem, że też te porównania do Tarantino to, to będzie jakaś rozwałka i rozwałka gdzieś tam jest. Ale jest rozwałka na samym tak. końcu, tak jak u Tarantino. Tak, rozwałka, właśnie. już spoilerując, to tak, rozwałka na końcu, na końcu jest. E, aczkolwiek no, w kinie, w którym ja to widziałem, to e, wydaje mi się, że zaczynając od końca, e, że była trochę niedoświetlona, e, dzięki czemu może też e, tak, tak. Nie, wy, nie wyglądała jakoś że żenująco. A ty byłeś w jakiejś sieciówce właśnie Cinema City Multikino, W, w tak? Multikinie, w Multikinie. A. Ja byłem w kinie Luna w Warszawie i rzeczywiście też myślałem, że coś jest nie tak z doświetleniem projektora no. czy ustawieniami, ale skoro ty tak też miałeś odczucia, no to, no to minus. To no, albo albo właśnie może tak realizacyjnie chcieli jakoś ukryć rzeczy, których nie byliby w stanie zrobić, dysponując takim budżetem, jaki mieli. Że jednak jakby to było dobrze doświetlone, no to niby tam może jakoś, nie wiem, ta scena mhm. walki by wyglądała właśnie trochę bardziej, nie wiem, żenująco. Ta krew jakoś by tam może komputerowo by nie dali albo praktycznie, praktycznymi efektami jakoś fajnie zrealizować. E, natomiast no... Dzieje się, dzieje no i wcześniej też jest bardzo tarantynowa, je. bardzo, tarantynowa, mhm. bardzo tarantynowa rozmowa, taka wyjęta właśnie z bękartów wojny, z, tak, gdzie na tak. początku mamy Landę, który rozmawia z tym Francuzem, albo później w barze w Niemczech, to jest właśnie scena taka przeciągnięta i czujesz, że za chwilę ten, ten Rusek, ten Więckiewicz, Rotmistrz Dunin za chwilę, no, no musi coś odwalić, no, no musi, musi coś odwalić, tak czekasz, 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 aż się w końcu coś wydarzy, a jest to bardzo przeciągnięte, no i fajnie, fajnie buduje napięcie. Czy znaczy to jest tak trochę przeciągnięte, jak. Znaczy, to jest takie połączenie nienawistnej ósemki, ta, ta powiedzmy druga sekwencja najważniejsza mm -hmm. i bankartów wojny, mm -hmm. ja bym powiedział. Swoją drogą, no właśnie zastanawiam się, jaki był budżet tej produkcji, bo paradoksalnie wydaje mi się, że mógł być relatywnie nie, nieduży, bo tam jednak właśnie akcja dzieje się na niewielu, niewielu planach i też no jakiś tam wiesz. Turbo ekscesu wizualnych, wybuchów, jakichś, wiesz, strzelanin dużo, to tak nie ma za bardzo. Bardziej, tak jak mówiłeś, to są praktyczne efekty. Ja może trochę napomknę o fabule, bo tak zaczęliśmy, ale do tego też przejdziemy, bo to myślę, że fabuła tutaj i sposób prowadzenia historii trochę powoduje, że tak jak ty wspomniałeś, Dawid, że ten film jednak stoi na własnych nogach w porównaniu do... Nie, czy Bierze te elementy z Tarantino, ale właśnie bardziej jest e, na swoich własnych nogach, stoi. Bo tutaj mamy, jakby, paradoksalnie dwóch bohaterów. E, tytułowy Kos, który tam próbuje w 1794 e, zebrzeć, zebrzeć, Boże. Zbiera. Um, zbiera jakiś y, chłopskie, polskie powstanie, insurrekcję kościuszkowską przygotowuje przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. I jest druga historia y, pewnego chłopa, którego gra Bartosz Bielenia i który tutaj próbuje y, uzyskać y, ziemię szlachecką, którą myśli, że przepisał mu w testamencie y, jeden właśnie ze magnatów, szlachciców, który tam, no, urodził chłopa, ponieważ zdradził tam swoją małżonkę właśnie z, z jedną z chłopek i ten taki powstał, cytując oczywiście e, sam, sam film i to, jak się mm, wyrażają postacie, o, ty, o Ignacu, bo tak się nazywa postać grana przez Bartosza Bielenia i te, te dwie historie się ze sobą splatają w pewnym momencie. I to mi się właśnie E, najbardziej podoba i to wydaje mi się, że tak jak e, wspominałem, powoduje, że ten film stoi na własnych nogach, czyli właśnie to, że o ile u Tarantino, no to zawsze wydaje mi się, że to była taka bardziej zabawa tą historią. Wiadomo, że patrząc na pewnego razu w Hollywood i bękarty wojny, no to tutaj to była dosłownie taka, kino nas przenosiło w taki świat fantazji, na zasadzie, na zasadzie co by było gdyby że daje jakieś takie poczucie szczęśliwego zakończenia, a tutaj jednak jest tak, no, powiedziałbym, nie dość, że nie dość, że zakończenie jest bardzo takie hmm, można powiedzieć bolesne, aczkolwiek ci, co znają historię, no to wiedzą, jak się ta insurrekcja kościuszkowska skończy, koniec końców, ale właśnie tak, że mimo wszystko, mimo to, że mamy jakieś tak, takie przetworzenie historii, to jednak, no to jednak, koniec końców, dostajemy taką gorzką pigułkę na koniec. Jest tutaj bardzo dużo takich. Ja bym powiedział, że ten film bardzo współcześnie pasuje do nastrojów, ponieważ no mamy taki bardzo wyraźny konflikt chłopsko-magnacki. Jest taka osoba z zewnątrz, która właśnie Kos ma ten dylemat, bo próbuje jednak namówić wszystkich Polaków na to, żeby się sprzeciwili, ale Polacy tak jak mówił Rotmistrz Dunin, bardziej cenił sobie honor niż li ojczyznę, i to jest podstawowy problem, z którym mogą, muszą się zmagać e, bohaterowie e, polscy, właśnie w filmie Kosa. A jednak w tych filmach Tarantino, no, aż tak to głęboko zakorzenione w jakąś powiedzmy kulturę amerykańską, e, jakieś dylematy społeczności amerykańskiej, nie jest to aż tak widoczne. Może w kulturę, jeżeli chodzi o pewnego razu w Hollywood, który jest raczej takim bardziej laurką, właśnie, jeżeli chodzi o klasyczny Hollywood. No a tutaj mamy brud, nie mówię smród, ale mamy generalnie takie poczucie od razu przegranej sprawy, że, że tutaj się tak naprawdę nic nie da zrobić i. Bardziej to jest w pewnym momencie walka o przetrwanie, co tam pokazuje właśnie ta ostatnia scena Biatyki. Ale Jezu, ja się, ja się rozgadałem. Super, jest o czym mówić, proszę państwa. Film dosyć gorzki, mimo tego, a dlatego, że mości Boston generalnie nie słodzi. Tak, generalnie nie słodzi. Dokładnie. Tak, jeden z lepszych momentów, tak naprawdę. Nie, nie, humor w ogóle jest na bardzo wysokim poziomie w tym filmie też. Absolutnie. E, tak, no i Mości Boston e, to e, nazwanie e, Domingo czyli Jasona Michella e, mm -hmm. w roli e, Domingo właśnie. Czyli towarzysza Kosa, którego KOS przywiózł z, ze Stanów jako swojego przyjaciela, nie jako jakiegoś pomocnika, tylko po prostu przyjaciela, który ma super rękę do, do strzelania. Już na samym początku to, to chyba widać. Tak. I w pewnym momencie, tak jak mówiłeś o tym aspekcie, o tym. Że jest aktualny ten film, mimo wszystko dosyć. No bo też powiedzmy, mamy trochę taką chłopomanie, ale kulturową, tak, bo tak. mamy chłopów, mamy 1670 na Netflixie, mamy KOSA, e więc no to już się robi i, i te wszystkie produkcje są super ogólnie. Tak, więc, tak. E Czyli obejrzałeś 1670 w końcu. Tak, tak, tak. Jednak bo ja tutaj obejrzałem. namawiałem Dawida bardzo, bardzo się tutaj zapierał, ale bardzo się cieszę, że jednak się udało. Tak, no i właśnie ten Domingo w którymś momencie mówi bardzo fajną rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła i pamiętam ją do dzisiaj, bo też Państwu nie, nie nakreśliłem. Ja ten film widziałem w listopadzie zeszłego roku na, na pokazie przedpremierowym i zapamiętałem jedną z myśli Domingo, czyli to jak opowiadał o plantatorach w Ameryce, że tak jak nam się może wydawać, że w Ameryce jest zupełnie inaczej, że tutaj w Polsce też było inaczej, no to ci magnaci ogólnie traktowali chłopów tak jak na południu w Stanach, też ci tam właściciele ziemscy traktowali osoby czarnoskóre jak po prostu niewolników swoich. No dokładnie, właśnie ja też właśnie. Ty jesteś swój chłop? Nie, nie, tak. nie, ale mój chłop. Cytując 1670. Dokładnie. Ehm, tak, właśnie ja tutaj chciałem napomknąć, że troszkę. Oprócz takich nawiązań do Tarantino, ja nie wiem jak, się, jak nazwać taki gatunek czy też rodzaj filmów w kinie amerykańskim, ale bardzo mi to przypominało taką, o, nazwijmy to falę filmów, które traktują o okresie wojny secesyjnej, w której głównymi bohaterami są, jest, są Ciemnoskórzy Niewolnicy na południu. I właśnie. To bardzo przypomina właśnie te takie filmy jak yy, Zniewolony, yy, jak serial Kolej Podziemna. Tutaj też, zwłaszcza pierwsze odcinki, jak właśnie jest pokazywane to życie na plantacji. I rzeczywiście to wprowadzenie w wątek Ignaca w roli Bartosza Bieleni, no to bardzo przypomina, jak właśnie ja się czułem, jakbym oglądał film o e, amerykańskiej plantacji w, w XIX wieku, jeszcze przed, przed wojną secesyjną. To dokładnie miałem takie samo odczucia. Ale ponownie, tak jak w przypadku Tarantino, tutaj jednak, mm, no jednak bardziej widzimy te, e, to zakorzenienie idealne w, w polskiej rzeczywistości i te takie, no, e, jednak ten konflikt jakoś później zdecydowanie bardziej eskaluje, ale nie w formie właśnie wojnie, wojny secesyjnej, tak jak to było w Stanach, ale właśnie takich bardziej, e, no, jest taka jedna scena. Innej jatki, bo w sumie są dwie, jakby nie patrzeć, równie krwawej, yy, która ten konflikt eskaluje. Jakby, na, jakby nie patrzeć, mamy taki montaż równoległy. Yy, a nie, 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 to nie jest montaż równoległy. Najpierw jest ta pierwsza jatka chłopska, a potem jest jatka z Rosjanami na samym końcu, ale no, najpierw się Polacy biją sami ze sobą, a potem się biją z Rosjanami i koniec końców i tak nic z tego nie wychodzi. Tak. Wychodzi z tego filmu ewidentnie. Mhm. No to mhm. nie wiem, jak jeszcze. Pomówiliśmy o fajnych rzeczach. To teraz też powiem coś, co mi w pamięć zapadło, co, co w tym filmie było nieudane. To wątek pocztylionki. Musiałem sobie sprawdzić nazwę Pocztylionka Matylda no. Giegrzno, czyli jedna z postaci kobiecych która w, tam na początku jest właśnie zaatakowana i później ona się pojawia w tam filmie, ale jej wątek za bardzo jakoś nie jest rozwinięty, a mógłby to być super fajnie feministycznie poprowadzony wątek, natomiast on zostaje gdzieś tam trochę odsunięty na bok, no i mamy postać pani pułkownikowej Marii Giżyńskiej, czyli kobiety ciężko doświadczonej przez życie i ogólnie przez realia, która się jakoś gdzieś tam dostosowuje. I to jest chyba jakaś siostrzenica czy, czy, czy ktoś tam. No niestety ja, ja bym tej postaci chciał zobaczyć więcej po prostu na, na ekranie. No pewnie właśnie tą rolę przyjęła Agnieszka Grochowska, taki właśnie E, takiej kobiecej BDS, tak, na zasadzie, że ona faktycznie też nie lepiej niż, e, znaczy, Boże, nie gorzej niż Kościuszko i Domingo rozprawia się e, z rosyjskimi najeźdźcami. Więc, ale tak, no rzeczywiście potem jakoś te jej, jej ten wątek y, trochę jest. Ja bym powiedział, że on bardziej jest. Y, nie tyle, żeby pogłębiać jej jakiś, jakiś profil psychologiczny, co bardziej on, jej postać służy bardziej, żeby napędzić akcję do przodu, żeby wygenerować jakieś pewne konflikty, które się potem dzieją w historii w historii Ignaca. Chyba, że jeszcze masz jakieś wady, bo ja mam jeszcze kolejne zalety. Okej, okay, no to ja też jedną, jedną zaletę powiem, no aktorzy no, no. ogólnie, no, którzy tak, ojej, poza... Jackiem Braciakiem, czyli tytułowym Kosem, którego w sumie w filmie aż tak dużo nie ma i w sumie to tak naprawdę nie jest jakiś bardzo nie, istotny. No wokół, niego, wokół niego wszystko się kręci, więc może, może stąd taki tytuł też postać historyczna. Natomiast no pozostałe postaci grają, grają dużo i grają bardzo dobrze, bo mamy też Łukasza Simlata w roli, którego wszyscy kochają i, i z tych roli dobrego gliny i i okropnego gnoja tutaj gra tego drugiego. No i są to rzeczywiście sceny, które też w pamięć tam zapadają, które przez ten człowiek chce po prostu wyjść z sali, nie może ciężko się na nie, ciężko się je po prostu ogląda. Chociaż moim zdaniem Robert Więckiewicz tutaj kradnie zdecydowanie show. No, no tak, bo, no to też on, wiadomo. Ja na początku, jak patrzyłem na postać Dunina, no to myślę, okej. Okay. W sensie taka pierwsza scena jakiegoś, kiedy on się pojawia. To ja zawsze się zastanawiam, jak jakaś postać się pojawia po pierwszej scenie, jakie ma motywacje, tak, co nią kieruje, co nią prowadzi. Ale tutaj czasami to pokazuje, że to czasami nie jest potrzebne, że po prostu trzeba zbudować postać właśnie na bazie charyzmy, jakichś cech charakterystycznych. Po prostu Robert Więckiewicz tutaj czasami to, to, to nie jest parodia, ale on ma takie wyczucie smaku idealnie, jak on z tym wąsikiem trochę gra. Jak, zaciąga e, tak trochę. Tak, zaciąga, tak, <laughs> ale właśnie to jest taki miks trochę, taki rosyjsko-polski. Tak jakby widać wyraźnie, że to jest postać, która dopiero uczy się polskiego, albo rosyjski to jest e, jej oj, ojczysty język. No ale właśnie tak zaciąga, że nie przesadza z tym za bardzo, a jednocześnie budzi taki respekt i postrach, że faktycznie to jest po prostu postać, która jest bazowana na charyzmie, że po prostu nieważne jakie są motywacje, czy on faktycznie tych Polaków lubi, czy nie lubi, jaki ma stosunek wobec tej Rosji, tylko po prostu no, mamy się, mamy czuć przed nią respekt. Mamy faktycznie czuć, że jak jest ta scena rodem z nienawisnej ósemki bękartów wojny, kiedy wszyscy siedzą przy jednym stole i jaka taki, taka farsa się rozgrywa, no to. Mamy się właśnie, tak jak ty wspomniałeś, bać, że on zaraz coś może zrobić po prostu i że on też może w jakąś grę z nimi po prostu gra. Tak, dosłownie też grają, bo grają w karty. Tak, tak. E, no i on w którymś momencie mówi, że no, wy Polaki to w ogóle będziecie zawsze pod batem Rosji, bo Rosja jest wielka. I ja mu uwierzyłem, on ma taką charyzmę, że ja uwierzyłem tak, w tak. to, co jego postać powiedziała. Później sobie przypomniałem, co się dzieje w świecie realnym, ale no właśnie tak jak mówisz, on ma super charyzmę, że jesteś w stanie uwierzyć w każde jego słowo. Mimo tego, że jest taki no, przesadzony, e, ale, ale, no, właśnie, ale nie aż do jest przesady. W tym siła. No, mhm. Przesadzony bez przesady. To idealnie pasuje do, do, do naszego. To jest tytuł naszej recenzji. Stwierdzeń. Przesada tak. bez przesady. <laughs> ja bym jeszcze. Tutaj trochę narzekaliśmy też na oświetlenie, ale jednak mi się podoba takie ostatnio. E, Pewnie już oglądali, ci co oglądali naszą topkę, to wiedzą, ci co nie, to powtórzę jeszcze raz, cytując pewnego polskiego wieszcza, że mm, bardzo mi się podoba tutaj e, oświetlenie, które przypomina mi z kolei o biednej istoty, o których mówiłem właśnie w, mm, właśnie w tej topce rzeczonej, no bo generalnie to jest takie... E, nie tyle może lantimosowskie podejście, co lantimosowsko-kubrikowskie, że tam jest bardzo dużo naturalnego światła, właśnie w tych scenach nocnych, bo tam jest bardzo, bardzo duża sekwencja rozgrywająca się w nocy, gdzie te sceny potyczek fizycznych, potyczek werbalnych, rozgrywają się właśnie czy to w jakichś chatach, jakichś karczmach, dworkach, które są oświetlone li tylko światłem naturalnym, który bije z, z tych jakichś świeczek po prostu, które były zapalone wtedy i to też buduje bardzo fajny klimat i to też współgra bardzo, dobre, bardzo dobrze z, z epoką po prostu, w której to się rozgrywa. No jednak nie, mimo wszystko, że mamy tutaj jakieś takie to, ta cała rzeczywistość można ją trochę wziąć w nawias przez to w jakiej formie jest opowiadany ten film, tak jednak jakby nie patrzeć nadal jest to film historyczny. W jakim w bardzo dużym stopniu. Mhm. No i generalnie po prostu, y, jeszcze kontynuując, mm, no po prostu świetnie napisany film, świetnie zagrane postacie. Tak jak wspominałem, ten humor po prostu to, że tutaj Dawid y, rzuca cytaty jak z rękawa z, y, z niektórych scen, no to świadczy wyłącznie pozytywnie. Po czterech y, miesiącach. O tym, tak, o tym scenariuszu. Y, ja też bardzo lubię sam, też jeszcze wracając do sposobu opowiadania historii, takie, no właśnie, małe historie przedstawione na ekranach, że już teraz nie wymienię tytułów, czy to filmów, czy to książek, ale bardzo lubię oglądać, czytać opowieści, które są rozegrane w jakimś bardzo dużym momencie historii. Ale jednak z opowiadanej z perspektywy no, osób, które w ogóle nie mają nic z jakiejś styczności z tą historią, z tymi wydarzeniami, tylko mają jakieś takie sprawy obok. I tutaj nie dość, że bardzo dobrze to współgra. Yy, mówię tutaj oczywiście o historii Ignaca, który bardziej tutaj przede wszystkim swoją prywatę jakąś swoją uskutecznia. Yy, tak bardzo dobrze współgra z historią, którą. Yy, Musi przejść kos Tadeusz Kościuszko w tym filmie. No ale też jest bardzo dobrym, no tak jak już wspominałem na samym początku, takim odnośnikiem, komentarzem do tego, e, jak wygląda Polska współcześnie, tak mówiąc. Bardzo górnolotnie. To górnolotnie też ocenisz film? Tak, górnolotnie, bo dla mnie to jest dziewiątka. Gdybym, Gdyby, ja obejr... Gdybym ja obejrzał ten film jakoś, nie wiem, przed nagraniem najszej topki, które odbyły się w zeszłym tygodniu, jak teraz to nagrywamy, to na pewno by się znalazł w tej topce dziesiątce. I coś by musiało z tych miejsc 10, 9, 8 i tak dalej. Coś musiałby ustąpić ewidentnie. Mhm. E, no, dla mnie to. Dla mnie to też po obejrzeniu była ósemka e, dziewiątka. Natomiast widzę, że finalnie na, na filmwebie przy koło mojej e, koło tytułu widnieje ósemka. Aczkolwiek teraz, jak tak sobie wspominam, to może niech będzie 8,5, niech będzie 9, mm -hmm. proszę Państwa, to nie ma żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że dzisiaj z Maćkiem nagraliśmy naprawdę fajny odcinek, dobrze nam się rozmawiało, każdy z nas się jakoś rozwinął, nie musieliśmy się nawzajem ratować. I niech to o czym świadczy, że Kosto jest naprawdę, naprawdę fantastyczny film. Ja pamiętam jeszcze w takim klimacie westernowym był magnezja. Ja mam do niego ciepłe wspomnienie. to był nieudany Tarantino, ale była jakaś próba. No i to zrobił po prostu dużo, dużo lepiej. Więc no, jeżeli lubicie kino historyczne, jeżeli go nie lubicie, po prostu idźcie zobaczyć Kosa, bo jest to naprawdę jeden z najlepszych polskich filmów, jakie ostatnio wyszły w takim kontekście fabularnym, no i też może historycznym, jeżeli macie tak. na ochotę, i jakkolwiek po prostu. Tak, dokładnie, A aczkolwiek no tam zbyt wiele, mm, no typowo historyczny film to nie jest, to jest film jakoś tam czerpiący z historii. Ja nie oglądałem Magnezji, więc ciężko mi się tutaj wypowiedzieć i porównywać, ale na pewno e, o, e, skoro Magnezja czerpała z Tarantino, którym wspominaliśmy wielokrotnie, no to jest różnica, tak jak podkreślę, nie widziałem, ale mogę się domyślać, jest różnica między czerpaniem z Tarantino dla samego czerpania... A jest różnica z tym, żeby czerpać Tarantino i wiedzieć, co z tym zrobić. No. Albo to jest Gajericzego. Tak. Może cofam trochę to, co powiedziałem. Też się podłączam <laughs> do tego, co ty mówiłeś na początku. W każdym razie, w każdym razie magnezja filmy. Film szalony mający coś w sobie, ale kosma w sobie zdecydowanie więcej. Tak jest, także lgnijcie do kin, podążajcie za ekranami kinowymi, żeby zobaczyć kosa na własne oczy. My serdecznie polecamy. Faktycznie to jest. No, skoro już jest po topce, no to myślę, że bardzo poważny kandydat do topki za 2024 rok w naszych zastawieniach. Tak jak chcieliśmy, ten rok zaczyna się bardzo dobrze dla nas i oby ten poziom został chociaż utrzymany. No i co? I widzimy się i słyszymy następnym razem. Tak jest. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia lub usłyszenia. Hey, you